zajebiście, jest po prostu zajebiście. Co się stało? Przeciążenie, za dużo. 3 maratony w miesiąc. Organizm nie jest taki głupi. Nie będę kontynuować biegu. Dlaczego? Mam problemy z żołądkiem. Ta noga na kurwia. W ten sposób przechodzi się do legendy. To jak pan będzie teraz dochodzić do siebie? Jak będzie pan odpoczywał? Nie, bo byłem długi, ale super obsługa. Tak szybko się uwinęliśmy na punkcie. Ja tylko mówiłem co, oni wzięli mój plecak, wszystko zrobili i mi mówią: leć! Masz 1,5 minuty do pierwszego. A ja go nie widziałem, a jak ja dobiegałem, to on wybiegł, żebym go nie zobaczył. To myślę, 1,5 minuty, no to grzejemy. No i na podejściu to taki go kryzys złapał. Bo to naprawdę jest gość super. No to jak jego złapał kryzys, to ja myślę, to muszę napieprzeć, bo jak mu odpuści, to mnie dojdzie. No, ale chyba mu nie odpuścił, albo nie aż tak odpuścił. 20 godzin, 1 minuta. No, cholera, szkoda. Że nie 2 minuty szybciej. No, ale warunki zrobiły swoje dzisiaj. Także naprawdę... Pogoda jest taka. Ja wypiłem w samej coli 10 butelek półlitrowych. Izotoników z 5 czy 6, a wody no to 3 bukłaki półtolitrowe plus jeszcze na punktach. To nie wiem ile ja wypiłem, chyba za 20 litrów płynów. A w piątek pan biegnie w rzeźniku? Nie. Nie, ja biegam na maksa, a nie pobiegnę za tydzień na maksa. Znaczy, no mógłbym pobiec, ale to by się skończyło
prawdopodobnie tragicznie, a szczególnie, że w Brzeźniku się w dwójkę biegnie, no to druga osoba też by nie była zadowolona, jakbym tam gdzieś padł. O, bardzo dziękuję. I no toników już się dzisiaj napiłem. I 4 km przed metą się zgubiłem, 15 minut w błocie, w jakichś strumieniach, aż wreszcie dotarłem do trasy i... O Jezu. A w Berechach miałeś do niego jeszcze parę minut straty, nie? Bo my się tam mieliśmy, jak zagrywało się, on już był za punktem. I gdzie go punktował? Po setce na podejściu. No. No. No bo on już tam słabo, już mówił, że jest ciężko na punkcie. Bo... Słab. Ale dziwne, bo on naprawdę pod górkę, tak? Ja naprawdę jestem szybki pod górkę. Na zbiegach, no to mi tam już dużo mnie ludzi mija. No tam z roku na rok coraz mniej, ale i tak dużo. No, ale na podejściach to naprawdę rzadko spotykam kogoś, kto szybciej podchodzi. On szybciej podchodził niż ja. Także naprawdę myślałem, że... No i najwięcej traciłem na takich, jak się przebiega, tak? Po takim pofałdowanym terenie, bo na zbiegach podobnie, na tych podbiegach byłem szybszy, ale no też nie jakoś tak, ale na tych takich trawersach czy jakieś, to tam naprawdę ładnie bieg technicznie, także mi się ciągle tam nogi ścinały, coś tam, no i on biegł ładnie, no ale widać przeszarżował, bo go postawiło po prostu, jak go mijałem, coś tam zagadaliśmy, ale on w ogóle nie ruszył za mną. Na tym punkcie na setce to cały podbieg, cały punkt tam klaskał, dopingował, a tam przed punktem jest taki podbieg całkiem spory. No i pewnie bym normalnie podszedł go, a nie podbiegł, no ale dali taką energię, że grzałem tam. To aż wstyd iść.